Witajcie ponownie, z tej strony Kantal. Pora na powrót do The Binding of Isaac Afterbirth w odcinkach Afterbirth na ślepo. Rozpocznijmy rozgrywkę numer 46, która pozwoli mi przypomnieć sobie to i tamto. I tak oto dzisiaj muszę sobie spojrzeć, bo nie pamiętam, jakie rzeczy mam odblokowane przy każdej postaci, bo tak naprawdę grając sobie półtora miesiąca temu ostatni raz, zapomniałem zupełnie, jak to jest w The Binding of Isaac. Zatem spójrzmy. Tokeny na Edena nie chcę. Lilith nie chcę. W zasadzie randomowo też nie chcę, ale widzę, że Isaac ma całkiem dużo ikonek po lewej stronie. Ale nie, dzisiaj, żeby sobie przypomnieć, wezmę Kane'a na normalnym poziomie trudności, przeroluję parę razy, tak żeby mieć jakiś przyjemny przedmiot na początku i można grać. Jedno rolowanie, no dobra, zarąbiście. Bardzo się z tego cieszę, nawet jeżeli tutaj nie ma wrogów, to i tak za chwileczkę będą i będziemy zaczynali rozwałkę. Jej, jak ja dawno w tego Isaaca nie grałem, tak bardzo brakowało mi tej gry, ale cały czas wiecie, jak to jest, kurczę, żeby grać w Isaaca, to trzeba tak dużo czasu mieć, to jest po prostu niepojęte. Jedna rozgrywka potrafi być nawet godzinna, co ostatnio jest dla mnie po prostu niemożliwością. Gram we wszystkie gry takie, przy których sesja powiedzmy trwa 15, 20, 30 minut max. No i niestety, muszę zająć się czymś innym, zrobić materiał, zrobić sobie obiad, cokolwiek. No i tak naprawdę nie mogę aż tyle czasu poświęcać na tego Isaaca, ale chciałbym do niego wrócić, bo bardzo, bardzo kusi mnie to, aby zdobyć wszystkie osiągnięcia, albo chociażby, żeby odblokować sobie jeszcze kilka interesujących przedmiotów. Szkoda, że nie mam żadnej bomby, bo tutaj bym sobie zniszczył kamień, tam bym zniszczył kamień i dzięki temu miałbym dodatkowe serduszko. No cóż, nic nie zrobię, walczę z Huntem i zobaczymy, jak to będzie. Za każdym razem z Huntem jest mega żenada, no i niestety będę musiał sobie jakoś z tym poradzić, że już oberwałem, co to ma być? No ale dobra, stary, popatrz, jakie ja mam mocne ataki. Co to było? Dlaczego on był taki mega mocny? Wydaje mi się, że przez to, że wcześniej już tyle sobie odblokowałem w grze, teraz niektórzy bossowie są trudniejsi, no ale dobra. Muszę się do tego przyzwyczaić, chociaż nie wiem, czy to będzie takie łatwe, jak się mówi, ale what. To było mega dziwne zobaczyć sobie taki atak Hunta. No dobra, jedna bomba, tylko przecież ją potrzebowałem poziom temu, nie teraz. No ale może gdzieś tu będzie takie miejsce, które mi pozwoli jej użyć. Zobaczymy. Chłopaki, wiecie co, ja się muszę zapoznać na nowo z grą, bo tak naprawdę... O, kluczyk wykorzystam, dziękuję, pokoik. Treasure roomik, ukochany pokój, aj. Dobra, i tu? Jej, Lost Fly, Lost Protector, zobaczymy, czy ta mucha tak naprawdę będzie mnie chronić tak, jak ma w obowiązku. O nie. Ha, udało się. Genialnie, jeszcze pół serca. Cudownie. Na pewno się przyda, kiedy coś się źle tutaj podzieje. Zobaczymy. No, kolego. No, widzisz, straciłeś głowę. Dla kogo? Dla Kane'a? Oszalałeś? Nie ma sensu. Pytanie, czy tutaj warto by mi było tą bombę tracić. Dobra, spróbujmy, jest jedna szansa na milion. No, że nie ma Secret Roomu, trudno. Prawdopodobnie jest gdzieś tutaj po lewej albo po prawej stronie poziom niżej. Czyli... aha, tutaj też nie. No cóż. Nie pozostaje mi nic innego, jak iść zawalczyć z bossem. Zobaczymy. Monstro, o nie, dwa razy monstro. To już nie przelewki. Trzeba mega uważać, o nie. Bo może być krucho, a jeszcze biorąc pod uwagę te kupy na boku, to już w ogóle mam problem, bo nie mogę się jakoś normalnie poruszać, ale prawie się udało, także spoko. Dobra, monstro z jeden i drugi. No stary, gin. Dobra, dzięki. Ha. Wrócę się po te serduszka, albo nie muszę. Dobra, nie przejmuję się. Toothpicks, tears and shoot speed up, świetnie. Jeszcze szybsze ataki, czyli większa szansa na to, żeby zabić przeciwników. Fajnie by było dostać jakiś kolejny half container, ale no cóż. Wszystko zupełnie losowo, także muszę poczekać, zobaczymy, czy się to uda.
No, stary, jak my żeśmy się dawno nie widzieli. Haha, widzisz, i na co ci to było? Co prawda, nic mi nie dałeś, tylko głupie serce, ale mam to w dupie. I tak warto było się z tobą na nowo spotkać i zawalczyć. No, o, a tu... A, pająki. Kurczę, no. Dlaczego to jest takie pechowe? Ja wracam tutaj do ciebie, ty głupia gro. Słyszysz mnie? Wracam do ciebie, bo chcę się na nowo zaprzyjaźnić. A ty co robisz? A ty znowu mnie odtrącasz? Dopiero 4 minuty, ja już powinien być overpowered. Już powinno być genialnie. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak to wyjdzie. Na razie nie mogę tracić punktów zdrowia, bo dzięki temu będę mocny. W zdrowiu jest moc i siła. Jak się to mówi, w zdrowym ciele zdrowy duch. Chociaż Izaak chyba nie jest zdrowy, biorąc pod uwagę to, że pluje tymi czerwonymi łzami. Przepraszam, nie Izaak, tylko Kain. Jej, ależ mi się to już pieprzy. Właśnie tak to jest, nie grasz długo, potem masz jakieś odchyły od normy, ale cokolwiek, Treasure Roomu góry, miedziaka dostaje, dzięki za hajs. A jejku. Kilofek, no dobra, niech będzie kilofek. Notched X. Wykorzystam go, może coś tu się urodzi, co mógłbym sobie, powiedzmy, zniszczyć, zobaczymy. Szkoda, że ta mucha tu nie niszczy, mnie to mega irytuje. No ale... Tak to jest. Dobra, stary, wychylaj się, no! Przecież ja nie będę czekać wiecznie. No właśnie, tak, dzięki. Otworzymy sobie sklepik. Ho, serduszko, cudownie. Jeszcze sobie gdzieś tu trójkę złowię i będę mieć... Ojej, dzięki. Kolejny kluczyk, bardzo dobrze. No i zobaczmy. Ha, pokój z bossem. Ale jeszcze można iść do pokoju walki. I zobaczymy, czy tam dostanę jakiś przedmiot. Chociaż może najpierw sprawdzę sobie jeszcze po prawej na dole, bo może tutaj okazać się coś przydatnego, aż będzie. No niestety, tylko jedno wielkie rozczarowanie. O, chłopaki! Ale jesteście wybuchowe. No, Bumcy Fiction, dzięki za kluczyk. To mi się przyda. To tak naprawdę było dobre posunięcie. 4 klucze, świetnie. No i w sumie... O nie. Ale dobra, ryzykujmy. Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Ensus. No, witaj kolego, jak ja cię dawno nie widziałem. No, twoich maluchów też. Powinno być spoko. O ile tutaj nie mam bossów, to sobie poradzę. Dobra, kto następny? Okej, maluchy. Tylko, żeby nie stracić mojego cudownego niebieskiego serducha. No i na koniec znowu wy, tylko w innym kolorze. Niech będzie. Już prawie, jeszcze tylko jeden. Okej. Jej, i jeszcze bateryjka. No, genialnie. Dobra, co to mamy? Lemon Party i... Infested, yeah! No i w sumie mam super, bo mogę sobie jeszcze wykorzystać Kill Off. Dzięki. Tylko, żeby nie wejść na jakąś durną bombę, czy cokolwiek takiego. Może coś tu dostanę. No, jeszcze... Naj, niestety nie. Ale spoko. Mam jeszcze jedno załadowanie Kill Offu. O, jeszcze jedna skrzynka. A, tylko pająki. W sumie dobrze, że ich nie wziąłem wcześniej, niech będzie, bo przynajmniej się nie musiałem przejmować. Pytanie, gdzie są jeszcze kamienie? Kamole poproszę. Nie, tutaj nic. Tutaj nic. I tutaj też nie, no zapomniałem, ale okej. Wróciłem się, spoko, szybko było. Damy radę. Na dole też pusto, na pewno pusto. Po tej stronie. Kurczę, no co za pechowe. Co za pechowe pokoje. Nigdzie nie ma dodatkowych kamieni, które mógłbym zniszczyć. Grzybów to nawet się nie ma co tykać. Nie ma sensu. Dobra, ewentualnie tutaj, zobaczymy. No... Aj, nic, kompletnie nic. Zero, pustka, nada. Trudno, Guardi Junior, który będzie jak kretyn latać do mnie, ale chyba nie zdąży. No, kolego, dawaj mnie tu pokój szatana. Blue Cup i pokój szatana. A tutaj mech. Nie. Spaduwa.
ognie szatańskie niech mnie nawet nie dotykają, nie ma co. No, muszę przyznać, że idzie coraz lepiej, Blue Cup, bardzo dobrze, Grzybek, do tego mamy tutaj tą gwiazdeczkę taką, która daje mi dodatkowe obrażenia, te paliczki, które mi też dodają i koronę cierniową, no, jest super, bierzemy Ansus, dzięki, kolejny Ansus na kolejny poziom, cudownie, po prostu niesamowicie, ja już się nie muszę martwić, wiem gdzie mam Treasure Room, także bardzo dobrze, zaraz sobie wezmę kolejny przedmiot i rozgrywka powinna nabierać rumieńców, bo mamy Ball of Tar, ojej, no to mega! Ha, zobaczcie jaki on jest fajny, uśmiechnięty, czarny, mimo tego, że jest cały ze smoły, boże, nie ze słomy. No, fajnie, fajnie, jest coraz lepiej, cieszę się, dobrze było wrócić do tej gry. No, koledzy, co wy to, ja was tu tak zwolnię, że zapomnicie o tym, żeby krzywdzić moją postać, nie ma opcji nawet na to. Wow, tam był wróg? Ja go nie widziałem? Niesamowite rzeczy, naprawdę. Mucho, mogłabyś im coś robić. Jej, ale bym się cieszył, no. No ona jest taka jakaś nieporadna, nieprzydatna. Dwa dodatkowe klucze, ludzie. Ale radość. Dobra, weźmy sobie ten sekret. Zobaczymy, co tu jest. Jej! No, to i tak było oczywiste. O! Dobra, będę mógł wykorzystać dwa razy kilo. Bardzo dobrze. No to pytanie tylko, gdzie? Tutaj nie, bo tam nie ma sensu. Po lewej stronie? Ha, tutaj też nie. Nie zrobię tego. O, tu też nie, nie ma szans. Dobra chłopaki, zwalniamy. Nie ma opcji, nic mi nie zrobicie. No, dziękuję. I udało się, i dodatkowy kluczyk, ale dobrze, no. Mega. Aj, Kościeju, jak myśmy się dawno nie widzieli, dlaczego to zrobiłeś? Przecież powinieneś tęsknić za mną. No ale dobra, mam tutaj pół serca, które sobie z dumą zjem i nic mi nie grozi. Trzy serduszka, no, nie powinno być tak źle, zaraz powinienem jakieś kolejne dostać, zobaczymy jak to będzie. Ho! Dzięki, kolejne monety. Zatem... Nie no, to muszę zrobić w taki sposób. Nie ma bata. Dobra, stary, przez ciebie poświęciłem jedno serce. Zabić to mało. No i co? Nic, kompletnie. Poświęciłem przez was bombę, no, zapomnijcie. Jak wy możecie mi to robić, no? Dobra, jeszcze jeden. Jakoś się to uda. Może. No, synek. No. Naprawdę, dlaczego? Dobra. Gridek! Jej, no nie chciałem cię, stary, tutaj. Ja nie mogę, no. Dobra, Gridek. Udało się, dzięki za pół serca, dzięki za hajs. Ale szkoda, szkoda, że zamiast sklepu mam ciebie, no. Dobra, trudno. Bierzemy serduszka. Jej, dwa! Ale genialnie, dwa niebieskie serduszka, po prostu cieszę się jak dziecko. Dobra, i tutaj jeszcze co mnie czeka? Nie, nic, ale dwa serduszka to już jest zapowiedź zarąbistej rozgrywki, bo dzięki temu nie muszę się przejmować, że zginę za chwilkę i będzie bardzo dobrze, dojdę do bossa, zabiję go i pójdę dalej, bo mam smaka na to, żeby dzisiaj przejść sobie naprawdę sporo, sporo w Izaaku. No, koledzy, co wy to? Cały czas chcecie się bawić, chcecie się wić tu, męczyć, zabijać. Po co wam to? Przecież jestem taki grzeczny, taki dobry. Tak wszyscy pójdziecie do piekła przecież. No. No, jeszcze bombę. Jeszcze mi bombę dało, no, dzięki. Wykorzystam na pewno tutaj, bo mamy sekrecik. Jeden malutki sekrecik. Jej, ale dobrze. O, Isaac's 4, consume thy enemy.
Nie, ja wolę sobie otwierać złote skrzynie przy pomocy tego cudownego narzędzia. Nie ma sensu, żebym go nie zabierał. Muszę mieć ze sobą wytrych, to nie ma opcji. Stary, zapomnij. Twoje ataki nic mi nie zrobią, nie ma opcji. Teraz to już se przesrałeś. No! Dobra, ja to zrobię tak. No i pytanie, co teraz? Przecież kurczę. No dobra, udało się. Wiem o co chodzi. Po ataku. Dobra. Damy radę. Jeszcze tylko troszeczkę. Powinno być spoko. W sumie do końca nie pamiętałem, jak zrobić, żeby używanie kill-offu wyłączyć. No ale cóż, jeżeli złapię obrażenia, to po prostu używanie kill-offu już nie ma. No i dobrze. Udało się. I jeszcze pokój z aniołami. No dobra. Co tutaj? Prayer card, reusable eternity, dzięki. No i co? No tak. Nie. Biorę to, nie ma bata. Bo dzięki temu serduszku będę mieć dodatkowe czerwone serduszka. Bardzo dobrze, ale się cieszę. Dzięki, Necropolis i... 5,5 serduszka. 5,5. Cudownie. Dobra, dawaj w skrzyni. Skarby. Wszystkie moje dwa naboje. No, trudno. Nic nie było ciekawego, ale warto się wybrać do takiego pokoju, żeby zwalczyć sobie z przeciwnikami, żeby przypomnieć sobie schemat ich działania. No i łapska matki. Eszty. Straszna matulu. Chamie ty. Dobra, no, widzisz, marzę swoje, wszystkie twoje trzy łapska dostały strzała i teraz spróbujemy zawalczyć jeszcze z tymi kolegami. Jej, ależ ja dawno nie grałem w tego Izaka, tak bardzo się emocjonuję, bo chciałbym, żeby mi to wyszło, chciałbym dojść sobie do skrzyneczki, zabić to Blue Baby albo nawet Szatana, zobaczymy. Dobra, jest bomba, jest Gites. No, w sumie mogę użyć, co mi tam szkodzi. No dobra. Bum! I dzięki za klucz. Ha! Do góry, po Treasure Room. Jej! Ale się nie mogę doczekać kolejnego epickiego przedmiotu. Ty kolego, co? dzięki! Kolejne serduszko, po prostu cudownie. Dobra, chłopaki, ej, bez takich. Aj, no i to się zrąbało, moi państwo. No ale trudno. Będę mógł jeszcze raz tą karciochę użyć. Szkoda, że zrobiłem to za szybko. Mówi się trudno. Damy radę jakoś. Zaraz i tak Treasure Room, więc zabiorę sobie cudowny przedmiot. Tam było serce gdzieś po drodze, także spoko. Nie ma problemu. 5 czerwonych serc to i tak jest super. No i... ma. Dzięki za monetę. Nie. Wolę coś innego. Ohohohoho! Proste! Nie wierzę, ale mi wyszło. Ale mi wyszło. Cud niesamowity. Mam aniołka. Mam krzyż. Mam kierowanie kul. Mam ogień. Ludzie, no! No way! Ale obrażenia, mega! Jeszcze się jarają, czy ja nie dostaję obrażeń od tego ognia? Po prostu nie wierzę, że to się wydarzyło. No dobra, chłopaki. Wiecie, że macie przesrane totalnie? Wiecie o tym? Czy wy wiecie to, że teraz koniec wasz będzie przerąbane i wygrana jest nasza? Jej! Pytanie, czy... warto... Dobra, warto! Wbijamy! Dzięki! No i co dalej? Proszę! Na! Monety to wiesz co? Dawaj mnie tu przedmioty! Jakieś ładne!
No! Bomby, 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 bomby! Yeah! Mówi się trudno. Mówi się trudno. Mam serduszko. Mam... monetę? Jej, mam! Udało się! Genialnie! No a wy co, chłopaki? Wiecie, że ja się zaraz znowu w coś może przemienię, albo jak? Zobaczymy, zobacz... Aniołku, jak ja cię kocham, stary! Ty jesteś po prostu genialny! Jej, ależ to będzie epickie, ależ to będzie epickie! Nie zdawałem sobie sprawy, że sytuacja może się tak diametralnie zmienić. Gridex, stary, popatrz, popatrz, co się dzieje. Dwa ataki, stary, i koniec po tobie. Mega! Czyli co? Kantal wraca do gry, tak? Ajej, jej. Sukcesy właśnie tak mnie cieszą, tak mnie cieszą sukcesy. W sumie mógłbym się w coś kolejnego zmienić, ale pytanie, czy jest to sens, jak ja wszystko niszczę na dwa ataki? Jest to sens? No, widzicie, wszystko cudownie. Chłopaki się poddają bez walki. Nie wierzę, nie wierzę. Ha, kolejne serduszko. Po prostu genialnie. I jeszcze zaraz secret roomek jakiś niesamowity. No dobra, ja sobie chyba poczekam z tym buildem, bo jest genialnie. Zobaczymy, jak mi się zaraz zwiększą ataki. Czy w ogóle się zwiększą i jak to będzie. Proszę, sekret. A, wow, nawet bomby mam takie malutkie. Okej, Matulu, Matulu, skarbie ty mój. Skarbie ty mój. Zobacz, jak łatwo cię zniszczyć. Ha, tylko trollbomba, ale. Kluczyki, dwa razy... w sumie, jak już tu jestem i mam dwa razy bateryjkę, mogę to spróbować. Spróbujmy. Raz. Wow! No mega. Kurczę. Ataki cały czas. Cały Boży czas. Co się z nimi dzieje? Dobra, jeszcze raz. Okej. Nie, to już mi się tak nie podoba. Dobra, jeszcze raz. Zmiana. Okej. Belzebub. Wow, co to mi dało? Kurde, jestem Belzebubem. No dobra, zobaczmy. Latanie to jest mega. No to będzie mega. Kurczę, no. Mogłem sobie zostawić, co miałem na początku. No ale okej, teraz mogę sobie tutaj swobodnie wlecieć i poczekać, aż dostanę kolejną bateryjkę. Byłoby genialnie. Jeszcze raz się zamienić w coś innego. To jest taki mistrz transformacji. To będzie naprawdę epickie. Dobra. Co my tu mamy, no? Co to jest? Lock up i dwie bateryjki, no. To może teraz szczęście mi dopisze. Dobra, jeszcze raz. W sumie, skoro tak bardzo mam dzisiaj szczęście, to będę sobie zmieniać dotąd, aż ten run będzie tak epicki, że po prostu... Dobra, spróbujmy. Wow, i pekak. Tylko pytanie... Aha. O nie. O nie. I pekak to nie jest dobra rzecz. Mimo tego, że mam mega obrażenia, to... No tak naprawdę nie wiem, co zrobić. Ale dobra, może zróbmy tak. Mam spację, zmienię to na co innego, na coś bezpieczniejszego. O kurczę. O kurczę. Dobra, zobaczymy, jak mi pójdzie z takimi obrażeniami i z takimi atakami. Ciekaw jestem, no. Zawalczmy z tym bossem, zobaczymy. Okej, i... Loki, witaj, skarbie. I tak nie masz ze mną szans, stary. Zapomnij. No dobra, jeszcze tylko chwileczkę i... Aj, ja dostałem przez ciebie, debilu ty. No dobra, Loki. Jak możesz, co? Nie chcę się teraz transformować w inną postać, ale jak cię zabiję, to zapewne to zrobię. Dobra, jeszcze tylko chwileczkę. No, już prawie, no. Dzięki. Dzięki za mleko. No i... po prostu nie wierzę. To jest niesamowity powrót.
po prostu mistrz transformacji. Dobra, bierzemy to jeszcze raz. Ciągły atak laserem. No i w cztery strony, no to będzie grubo. To będzie grubo, to będzie grubo. Po prostu nie wierzę, że to się dzieje. Tak mega ewoluować. W sumie ta pierwsza zmiana była już niesamowita, ale teraz... Teraz to jest epic run. Po prostu nie wierzę w takie cuda. Nie wierzę, że to się udało. Że to się tak pozamieniało. W sumie mógłbym nadal próbować. Mógłbym nadal zamieniać z bateryjką. No ludzie, no. Dobra, dzięki za serce. I dzięki za monety. Dobra, bierzemy tak. Bierzemy... Ha, bo mam 99 w sumie. To pytanie, co ja tu... Dobra, karcioła. Odisan, Odisan! No to będzie super, po prostu super. W sumie, mógłbym już zlać tego bossa teraz, ale tak naprawdę wolę sobie jeszcze przejść do reszty pokojów, pozwiedzać, pooglądać, posprawdzać. Ne, chłopaki, dziewczyny. W sumie zróbmy to jeszcze raz. Okej, zmiana i... Uhahaha! Nóż matki! O Boże, i jestem lwem! Cyklopem lwem! Po prostu nie wierzę, nie wierzę. Mistrz transformacji. Wow, jeszcze dodatkowo nabieram obrażeń, dodaje mi to obrażeń, po prostu nie wierzę. Mogę niszczyć wszystko, co stanie na mojej drodze. Jest po prostu jakieś niesamowite dzisiaj. Dobra, tutaj albo tutaj, nie ma nic kompletnie, ale nie przejmuję się, a tutaj? Ne, nie ma sekretu, dobra, bujaj się, głupia gro. Damy radę, bo popatrz, co tutaj się dzieje. Jej, nie wierzę. Kurczę, no! A, stary! Zapomnij! No, dzięki! Strength! Kurczę, nie teraz, przecież nie wykorzystam tej siły! O, sekret! Jej! I zaraz będzie kolejna bateryjka, tak? No, pajączki! Ha! Jeszcze mam trzecie oko, no epicko, epicko! Poproszę bateryjkę! No poproszę bateryjkę, no! Bo już będę tyle razy mieć tą przemianę, że po prostu nie wierzę. Tyle przemian. No i nie ma nic. Dobra, niszczymy cię. Jej! No mi się przyda w sklepie później. Dobra. Strength, dzięki. No i pozbądźmy się tej matuli. W zasadzie jej brudnych łap. No i co, matulu? Widzisz? Jak to z tobą jest? Tak bardzo chciałabyś mnie skrzywdzić. A ja tu robię cuda, po prostu robię cuda i wiem, że się wszystko uda, jak się to mówi. No. Co teraz? Gdzie jest jeszcze jeden przeciwnik, co? A, jest tu! Twoje łapsko wredne. Dobra, dawaj mi tu... A, no szkoda. Lećmy dalej. Jej, jakie to jest niesamowite, no. Po prostu nie wierzę. Mam jeszcze tutaj mojego małego minionka, który atakuje tych przeciwników. Czy ten run już będzie taki epicki do końca? W sumie mógłbym sobie cały czas zmieniać swoją postać, jak będę w skrzyni. To by było mega. Ale niestety nie mam żadnego przedmiotu, który mi to umożliwi. No cóż, może jest coś, co mogłoby mi na to pozwolić, ale nie wiem tego. Niestety. Okej, chłopaki. Ha. Mogłaby być kolejna przemiana, ale pytanie, czy przed walką z bossem to robić, bo tak naprawdę nie pamiętam, kto teraz będzie. Zobaczymy sobie i wtedy zadecyduję. Dopiero po walce. Ciekaw jestem, co to za pokój po lewej stronie. No, pajączku. Jeszcze mam jakiś magnes. Cudownie, cudownie. A tu? Ha. Dobra. Roll up. O nie, co się stało? Przeszedłem dalej? Ha, nie. Przerolowało mi cały pokój. O kurczę, ciemności egipskie nastały. Dobra, trudno się mówi. No cóż, mam jakąś klątwę chyba. Ale cokolwiek. Tyle dobrze, że nie przerolowałem sobie postaci na jakąś słabszą. Zobaczymy. W sumie, może, dobra. I tak mam dużo pokoju. Rolujemy jeszcze raz. Fungi.
Wow! Wow! Feromony, dzięki. Nie potrzebuję kompletnie. Dalej mam 99 bomb. Ale moje ataki to jest po prostu niesamowite. Są jakieś takie dziwne, w powłoce. One prawdopodobnie będą moich przeciwników... No nie, będą może się odbijać od nich, czy jakoś tak, albo będą ich ataki odbijać. Czy ja mam jakąś niewrażliwość? Nie wiem, nie wiem co tu się dzieje, ale to jest jakaś masakra, po prostu masakra. Mistrz transformacji dzisiaj, mistrz transformacji. Nie wierzę w to, co się dzieje, ale okej. No, stary, popatrz, przez ciebie muszę tak blisko podchodzić, bo nie mogę sobie trafić. Czy ty to widzisz? Kurczę, jeszcze raz by się przydało przetransformować, bo walka z bossem będzie mega słaba, kiedy ja muszę tak blisko podejść. No ale zobaczymy, czy dostanę gdzieś jakieś bateryjki jeszcze. Okej? Ach, te moje szybkie ataki. Jeszcze, kurczę, ten płodek tam lata sobie cudownie, po prostu cudownie. Okej, podku i... No! Dzięki za serduszka, dzięki za sprzęt. O, treasure room, kolejny przedmiot do kolekcji, zajebiście. Po prostu nie wierzę, że to się dzieje. Dobra, tego malutkiego to sobie przerolujemy jak nic, bo on to jest troszkę słaby. No i tutaj dzięks. A, widzisz, jesteś smutny. Opok, dobra. Rolujemy. Potrójny atak. No, nie wierzę. Potrójny atak i tyle minionków ze mną. No dobra, niech będzie. Zobaczmy, co ten atak im... Wow! Czy mój atak robi wybuch? Czy on robi boom? Mistrz transformacji po prostu. Nie wierzę. To jest niesamowite. No dobra, chłopaki. Tam u góry walka z bossem, ale ja na razie nie chcę tego robić. Why? Dlaczego ty mi to robisz, stary? A może ja spróbuję sobie... no dobra, tak też niech będzie. Spoko, mogłem spróbować sobie zrobić jedną rzecz, mianowicie mogłem zabić ich tym całym, jak się to mówi, nożem. Ale dobra, ja potrzebuję hajsu, żeby kupić sobie... żeby kupić sobie, co? Bateryjkę. Zatem spróbujmy go odnaleźć. Byłoby cudownie, jakbym miał gdzieś tutaj sekret. Tam mi to wybuchnie, ale dobra. Spoko, nie przejmuję się. Idziemy jeszcze do innego pokoju, a w nim skoczki! Wow! Co to było? Dlaczego on tak szybko wybuchnął? Czy jeden z moich minionków powoduje wybuchanie przeciwników? Nie wiem. Kompletnie nie wiem, co tu się dzieje. Oj, to by było chamskie, żeby to przejść bez latania, to już w ogóle tragedia, bo trzeba podlecieć do tego przeciwnika tak blisko i wtedy go zabić. No dobra, chłopaki. Kurczę, jeden z moich minionków przywołuje bombę w przeciwników, to jest mega. No i co teraz? Okej. Okay. Ha, bateryjki! Genialnie, dzięki. Dzięki za bateryjki. No to dobra, rolujemy dalej. Jaka zabawa! Wow! O, to jest trochę słabe, dobra. O ja! Jeszcze ten mały, no mega. No ale nie, ale nie. Ja chcę coś innego, dobra. Wow! Brak mi słów, złoty nóż i taki atak? No way! Nie wiem co powiedzieć, to jest moja najlepsza rozgrywka kiedykolwiek. Mogę cały czas rolować moją postać, ile mi się tylko podoba, bo co chwilę są bateryjki. Po prostu to jest jakieś niesamowite. Zobaczmy ten atak. Dobra, kolego. Bum. Okej. Może wszystko nie na strzał, ale naprawdę... Mega, matula. Okej, matulu. O, jeszcze serca, super.
Ale muszę przyznać, że to jest niesamowite. Atak przez cały pokój. Mega! Nie spodziewałem się takich cudów, że w ogóle kiedykolwiek będę mieć takie synergie, ale coraz bardziej mi się podoba to granie w Izaaka i będę musiał do tego wracać coraz częściej. Zobaczymy jak to będzie z czasem, ale muszę się postarać. Jej, dzięki Matulu, widzisz, na co ci to było, skarbie. Serduszko. Bierzemy sobie Polaroid i idziemy do szatana, a tam Krampus. O ty stary, zobaczysz, gnoju ty. Aj! Ale zdjąłeś mi tą powłokę, dawaj. Nie, bez Lamb of Coal nie wychodzę, stary. Kurczę, jeszcze mam bateryjkę. W sumie szkoda by było z niej nie... Nie no, szkoda by było nie spróbować. Jeszcze raz, okej? Co to ma być, no? Mega. Ataki radioaktywne do tego we wszystkie strony świata. Ten nóż mam cały czas. Ja nie wiem, ale wydaje mi się, że z racji tego, że mam tamtego wampira, to moje serca będą się regenerować. Kurczę, no. Ło, jeszcze. Ha. To jest grube. Steven, damage up, dzięki i... Mask of Infamy i dodatkowo... Ne, tam już nic nie ma, ale cudownie, po prostu epicki run. Wow, ale obrażenia, mega, mega. No i leczę się, po prostu się leczę. To jest niesamowite, jeszcze lepsze niż wszystkie poprzednie rozgrywki. Niż wszystkie poprzednie moje wcielenia. Ja nie wierzę, że to się odwala tutaj, taka masakra. Nie dość, że się leczę, to jeszcze zabijam wszystko jak leci, kompletnie się nie przejmując, z taką mega łatwością. Zapowiadało się na początku, że będzie mega słabo. No dobra, Loki, gin. Gin, kolego, bo mi się spieszy. No i czuba. Czuba to zabijemy w miarę szybko. Tylko czubku, ej, co ty to? Co ty to tu chcesz zrobić, co? Dawaj mnie tu twoje serduszko. No i jeszcze jedna bateryjka, dobra, spróbujemy. Wow! No to jest... Ha! To jest ciekawe, naprawdę, mega, ale nie chcę takiego, więc... A to co? A to co? O kurcze! No to jest dzicz po całości. I found pills, dobra. I... The Sun. Ojej, to jest naprawdę mega. Tyle razy się pozmienia, że nie wierzę, że to się dzieje. Moje ataki zatrzymują się na chwilę, wszystko do mnie przylatuje. Health up, dobra, niech będzie, cokolwiek. I tak mi się to nie przyda, bo mam już pełną ilość serc, ale... Pozbieram sobie to wszystko. Co to miało być? Co to miało być i dlaczego ja jestem teraz taki duży i taki mega rozpikselowany, co? Co to ma być? Wszystkie moje kule zostają przyciągnięte do przeciwników? Dobra. Niszczmy to tutaj, może te kamienie... Nie wierzę, coś mam, że wybuchają kamienie, po prostu. Ta bomba jedna, tak? Taka fioletowa. Zajrzyjmy tutaj. Jej, ludzie, co tu się dzieje dzisiaj? Naprawdę nie wierzę, jaki to będzie super cudowny odcinek. No dobra, już mi się nie chce. Czubku, stary. Zjadaj to, zjadaj te moje kule, zjadaj je. To jest jeszcze lepsze niż wszystko, co miałem do tej pory. Mega. Dobra, weźmy ten sekret tutaj na dole, poproszę. No i co to jest? Okej, okay. Proszę przedmiot. Ma, Biblia. Biblia, której nie potrzebuję. Ja sobie poradzę bez niej. Poradzę sobie. Naprawdę sobie poradzę. Moje ataki są mega dobre, więc... O, pride. Duma i... Stary, co się z tobą dzieje? Ja nie rozumiem tego. Gdzie on tak... Nie wiem, ja nie wiem, co tu się dzieje, D-Ward, dzięki. Cały poziom odkryty, więc... Spokojnie możemy szarżować na wszystko. Ja nie wiem, co tu się dzieje.
wszyscy przeciwnicy na kilka ataków. No i nadal będę mógł się zmieniać, nadal się będę mógł zmieniać w coś cudownego. Po prostu niesamowite. Oj, no dobra, o, mam The Tower. No dobra, mam The Tower, spoko, damy radę. Czarne serce, jak najbardziej... A, czarnych nie mogę zbierać. O, Bumek, stary, chyba zapomniałeś, że ja tutaj te serce chcę zbierać, głuptoku. No dobra, mówi się trudno, ale... Kurczę, no nie mogę tego serca, no. W sumie... Dobra. Tego nie potrzebuję może. Albo może szybsze ataki? Wow! Nie, to na skrzynię na pewno. Na pewno muszę zostawić na skrzynię w skrzyni. Dobra, jeszcze raz. Ho, jakie kule, mega. No to... Wow. Troszeczkę mniej jestem zadowolony niż poprzednio, ale... Wow, no tak, to jest to! Epickość na maksa. Moje kule, jak zwykle, uwielbiam to, kiedy przyrastają do przeciwników. Po prostu nie wierzę, nie wierzę. No i luck up, ojejku, jejku, jejku, luck up. A tam sobie serca nie zabrałem, ale dobra, za chwilkę, spoko. Teraz to i tak mi już... Nic się nie dzieje, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, już to wiem. Kolejna zmiana moich bomb na takie płaczki. Płaczki, płaczące bomby. Dzięki. No, panowie. Wiecie co? Dzisiaj się wydarzyła sprawa wielkiej wagi. Kantal wraca do gry i to w epickim stylu. No i co, kolego? A, chciałeś się tylko pozłościć na mnie. Zapomnij. Ha, widzisz, twoi koledzy też nie pomogli. Ajajajajaj. Ajajajajajajaj. No mówi się trudno. Szkoda, że tych serduszek czarnych nie mogę zabrać. Mam The Sun, więc ewentualnie kiedy zajdzie taka potrzeba, to sobie go użyję. Zobaczymy. Przepraszam. Troszkę już mnie tutaj te emocje dosięgnęły. Zaraz i tak sobie mogę zmienić postać na inną. Ciekaw jestem, co to będzie. Kluczyk jak najbardziej, to się mega przyda. No i wy chłopaki, co wy tu? Co wy tu odwalacie? No. Bum, dzięki. Zamieniamy się. Haha! No, tak, to jest mega! Ataki we wszystkie strony. Piękne, piękne strzałki. I dodatkowo jeszcze... O, Ansus! Kurczę, ale to może na następny poziom. Dobra. To na następny poziom, niech będzie. Teraz to już i tak nie ma co. Idziemy na walkę z bossem. Jej! Headless Horseman! Ha! Stary, przecież ty i tak nie masz ze mną szans. Zobacz, jaki jesteś głupi. Nie możesz tutaj podlecieć na dół. Co ty masz za problem ze sobą? Ja nie rozumiem tego. No i... Jej, mogę być konikiem, mogę być konikiem! Fajna darza tak, ale w życiu zapomnij, zapomnij. Biorę D4 i będę rolować w nieskończoność. Oj, ludzie, ależ to jest emocjonująca rozgrywka, masakra. Dobra, spróbujmy. Zobaczymy, co to będzie, zobaczymy, co to będzie. A, się mogę spodziewać wszystkiego dzisiaj po tej rozgrywce. Dobra, zerwijcie się z tej liny, chłopcy, zerwijcie się, bo nie ma co się ograniczać. Ha, dzięki za pół serca i drugie pół serca. To mi uratuje dupę, na pewno mi uratuje dupę. A w sumie Ansus mogę jak najbardziej. Teraz to już i tak mi nic nie zależy. Na dole sekret, więc jak najbardziej. Bum! No i znowu możemy rolować, jej! Nie wierzę, w takie cuda nie wierzę, po prostu mega. Dobra, Friends till the end. Bum! Koteł. I drugi koteł, cholera jasna. Kurczę, chyba ten był dobry. Tam jest head, dobra, nie. Ten u góry to jest 9 żyć, także mam to w dupie, nie biorę. Tak? Czy to jest... Nie, gap is head. Fly hive, dobra.
Czyli to nie jest to, co myślałem, bo już myślałem, że to jest to 9 żyć kota, ale bym się wkurzył, masakra. W sumie... Skoro mam takie obrażenia, to może zostawię sobie to na serce Matuli teraz jeszcze i potem dopiero zadecyduję, co z tym zrobić. Chyba, że przecież i tak mam jeszcze tutaj tyle pokojów, które powinienem odwiedzić, więc będzie szansa na to, żeby zamienić się w kogoś innego. A co mi tam, dobra, zabiję tych przeciwników i zamienimy się jeszcze raz. Friends till the end. Wow, stary, co ty zrobiłeś, co? Chodź tu, no. Dzięki. Gdzie moje serca, co? Dobra, spróbujemy zrobić sobie kolejne bateryjki. Zobaczymy. Dobra, kolego, dawaj mi tu bateryjkę, wiesz? Ha! Dodatkowy hajs zawsze w cenie. Bum! I tona dodatkowego hajsu to już w ogóle. Okej. Okay. Troszeczkę sobie tutaj nagniemy to wszystko. Feromony, nie, bez sensu, kompletnie. Oj, mały. Nie wierzę, ochronka na moje serduszko, po prostu nie wierzę, że to się dzieje tutaj, ja nie mogę. Dobra, i teraz? Ha! Kolejne bomby nie potrzebuję, ale co tam? Kluczyki, też w sumie nie potrzebuję kluczyków, przecież wiesz o tym. Dawaj mi tu coś lepszego, no. Bum. A, serca też nie chcę. Stary, serca nie. Bateryjki. Dobra, spróbujmy. Może tutaj gdzieś będzie ta bateryjka. Kolejne niebieskie, no. W życiu bym nie pomyślał o takich cudach. Dobra. Raz tutaj, nie ma co. Bombę, po co mi bomby? No dobra, giniesz, stary. No i widzisz, na co ci to było takie głupkowanie? Chciałem coś przyjemnego, chciałem coś od ciebie dostać. Balls of Steel. No nie! Dolar! Dolar do sklepu już nie będzie gdzie, ale cokolwiek. O ludzie, jakie cuda dzisiaj. Po prostu, nie wiesz. No, stary. I tak cię mega zmniejszyłem. Weź tu, wracaj do normy. No, dzięki. Jest bateryjka. Ja nie dam rady z tą grą. Dobra, a tu co mnie czeka? Skarby najlepsze i niesamowite. A to co? Ansus, teraz już i tak nic z tego. Ja mogłem go na później zachować, ale co tam, cokolwiek. Co to? Joker. W sumie weźmy. Pokój z Janiołem. I mamy... Decia Cross. Dobra. Bum. Bateryjkę, dzięki. No i można sobie zabrać Balls of Steel na powrót. Okej, rolujemy. Wow! A jakbym wziął to? Nie wierzę. O nie. To trzeba przerolować. Mam Bob's Brain, którego nie chcę. Nie ma szans. Dobra, zaraz może gdzieś tu będzie Lovers. Okej, dzięki za serca. To na później, jakby co? Dawaj mi tu coś fajnego, bo ja potrzebuję bateryjkę. Okej, a to co? Hermit. Jej! Na sam początek poszedłem, dobra. W sumie, spróbujmy sobie zawalczyć z tymi przeciwnikami. Szkoda, że mam ten Bob's Brain głupi, no ale cokolwiek. Wow, moje kule nadal przy nich rosną. Niech będzie. Okej, dzięki. Jest super za każdym razem. Coraz większe zaskoczenie z tych przedmiotów, które dostaję. Po prostu to jest epickie. Aj, ale się wpakowałem. Ale zaraz, pół serca. O, opok. Co ty tu robisz, co? Tyle dobrze, że nie mam Dark Boomka, który by mi zabierał moje serduszka. No i mamy, kolejna bateryjka. Ale nie będę jej brać teraz. Najpierw przejdę się po tych pokojach. I dopiero wtedy zrobię sobie tak, żeby mieć dwa razy ładowanie. Chociaż teraz i tak bym już nie musiał tego robić, bo ten atak jest niesamowity. Ale tak można sobie. Balls of Steel mi zniknęło. Gdzie ja je zostawiłem? Kurczę, gdzieś je zostawiłem? No ale cokolwiek. Tam wrócę później. Zamieniajcie się, chłopaki, w moje małe robaczki. I tak was zniszczę. Wszystkich. Oj!
Stary, dużo za takie rzeczy się zabija. No, dzięki. Mam naładowane. W sumie... Kurde, ale jak zrobię tak... Nie, dobra, to powinienem otworzyć. Dobra, rolujemy. Kurczę, no, nie wiem, czy to jest lepsze, czy gorsze. Dobra, jeszcze raz. Ha, poczekam. W sumie mogłem dalej jeszcze poczekać. No ale dobra, cokolwiek. Zaraz policzę sobie, ile jeszcze mi pokojów zostało do końca. Mam tu tego malucha, który tak będzie jak idiota łazić ze mną. Zobaczymy, czy on się przyda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Hm, kurczę, no. W sumie... Jeszcze raz. Okej, okay, a to co? O, ho, ho, dodatkowe życie! Jej, jej, jej. Nie wierzę, ale tu się dzisiaj odwala masakra. Szkoda, że już te kule przy nich nie rosną, ale niech będzie. Zobaczymy, jak to się podzieje. Mam latanie, bierzemy sobie speed down w życiu. Power pill, co mnie też nie bardzo. Aj! Dobra, i dzięki. Szkoda, że nie ma nigdzie tutaj secret roomu. Jeszcze jednego, bo bym na pewno z niego skorzystał. Byłaby przynajmniej ta bateryjeczka. No i co my tu mamy? Iwos. To jest takie kłamanie siebie, więc nie ma sensu. Kurczę, tutaj mam jeszcze pokój z grzechem. Sloth. Okej, okay. Stary. To już naprawdę nie stwarza żadnego problemu. Z takimi atakami to naprawdę. Dzięki. Magician. No, biorę Magician. Przyciągnę sobie ataki moje do bossa. Tak będzie mi łatwiej. Troszeczkę zawsze można sobie ułatwić sprawę. Także tego, panie Jake'u. Może jeszcze ten pokój samej góry. Co mi tam szkodzi? Zobaczmy, co tam jest. Aha. Aha. No dobra, no dobra. Jeszcze jedna bateryjka, kurczę no. A, w sumie. Nie ma co. Dopiero po walce z Lives. Dopiero po. Magician i dzięki. Teraz to... O, it lives, ej, stary. Co ty mnie tu robisz, co? Przecież to już i tak jest przegrana walka. No. Praktycznie formalność, no bo przecież to idzie tak szybko. I czy jestem odporny na te ataki, czy robię to tak dobrze, że już mnie nic nie rani? Wow, 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 wow. Okej, okay. No, dziękuję. Ależ to było niesamowite. Lecimy dalej, dzięki. Kurczę, ale z... Ale zrąbałem. Ale zrąbałem, bo miałem przecież iść tam, a nie tutaj. Ha, no cóż, w szolu będzie przerąbane. Ajajajajaj, ale się wpakowałem. Dobra, panowie, jakoś damy radę. Zaraz gdzieś tu sobie serca dostanę, spoko. Nie ma co. I tak jest jeden z lepszych ranów, jakie w ogóle miałem. Dobra, zamieniamy się. I teraz... te ataki nadal są takie, jakie były wcześniej. Kurczę, czy ja nie mogę się przerolować w coś innego teraz? Nie wiem. Dziwne to, ale... Ha! Ale moje ataki zostają z automatu przyciągane tak, jakbym miał Magician cały czas na sobie. Także super. Ho! O tak! I jeszcze będą się wzajemnie atakować. Niesamowicie. Niesamowicie. Dobra, chłopaki, jeszcze tylko troszkę. Wiecie przecież o tym, że ja mam dodatkowe życie, jakby co. No dobra. No, Dice Shard, dobra. Ach, nic to nie dało, kompletnie, ale trudno się mówi. Kurczę, żałuję, że poszedłem tutaj, bo miałem iść do... Aj, do katedry, no i... A, trudno, trudno, jakoś dam z tym radę. Ach, widzisz, jak ja cię tu uniknąłem ładnie. Ojej, ciebie też. Kolego, kolego, jeden z drugim, no. Tak mi chcecie zaszkodzić, a przecież to nic nie da. Jest mega moc i siła. Yerp! Aj! Ustrzegłem się, ustrzegłem się! Ha!
Dzięki. Niebieskie serce to będzie coś. Zaraz je zbierzemy. Kurczę, ja żadnego, tylko czerwony mogę zbierać. Ojej, no to jest problem. To jest problem, bo nawet tego nie wiedziałem, ale cóż. Człowiek się uczy całe życie. Dobra, jeszcze chwileczkę. No, dzięki. Dzięki za serce. Zaraz będę mógł się przerolować. Zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek się wydarzy z tym wszystkim. Czy się odwróci sytuacja? No, Monstro 2, stary. Gdzie ty mi tu chcesz nabruździć, czy jak? O! Niedobrze. Ale spoko, ty sobie tam atakuj. Ja sobie tu jakoś poradzę. Okej. Okay. Mógłby atakować, no. Dobra, może teraz? No właśnie. Dzięki temu mogę mu więcej ataków zadać. No. Aj, znowu cię nie przytrzymałem, co? Dobra, jeszcze troszkę. No. I koniec, dzięki! Dawaj mi serduszko. Bomby to mi się nie przydadzą, mam ich tyle, że nie potrzebuję. Na, dwa razy Loki teraz. No, nie powinno być kłopotów. Bo jeden i drugi będą wybuchać przy swoich tych głupich muchach. Także super. Jej. Ależ to jest fajne. Tak się bardzo pobawić. Po prostu nie wierzę. Tyle dobrego dzisiaj. No, i Loki. Oje, jeden zginął i jeszcze drugi. Kurczę, z szatanem będzie trochę kłopot. Ja nie lubię zabijać szatana. No ale cokolwiek. No chodź tu. No, jeszcze chwileczkę, stary. Przecież tu już jest prawie tak blisko. A ty co? Co mi tu? O! No. Widzisz? Moja mucha cię zniszczyła. W sumie, rolujemy. Kurczę, no. To jest dziwne. Już w ogóle nie mogę się przerolować. Jestem przy takim stanie, że... No, mówi się trudno. Jakoś sobie dam z tym radę, ale moje ataki zwalniają przeciwników. Super. O nie, zapomnij, stary, zapomnij. Dlaczego ty to w ogóle chciałeś zrobić? Co? No, mucho, ej, co ty to? Atakuj ich tam. No, jeszcze chwileczkę i udało się. Genialnie, genialnie. O, nie, chłopaki, zapomnijcie. Tu muszę sobie na was mega uważać, wiem, ale... Dam radę. Maj, jeszcze drugi? No. Nie, jeszcze, o nie. Dobra. Ach, pół serca. Malutko. Znowu, jej, cały czas mam tego durnego demona. Cały czas. Dobra, nie powinno być już problemów, jak się rozdzielił, tylko muszę... muszę uważać, ile się tylko da. O nie, dwa serca. Mam co prawda to jeszcze jedno życie, ale pytanie, czy tak naprawdę ono mi jakoś pomoże, no. Kurde, cały czas go mam, nie wierzę. Dlaczego tak się dzieje, dlaczego ja go tutaj mam? Dobra, spadamy stąd. Nie ma co, stary. Weź się wal jakoś. Dobra, w końcu jakiś inny. Tam na dole jest jakiś pokój. Kurczę, no. Zobaczymy, co to będzie, no. Dobra, może teraz... Bum! Prosto w twoją twarz parszywą. Ciekaw jestem, co jest tam na dole. Co to za pokój? No, w końcu! Ej! Ej! No! O, dzięki. Jej, serduszko. Nie mogłem się doczekać. Niewrażliwość. Books of Shadow? Nie. Bible. Biblia to tak naprawdę śmierć dla mnie teraz, bo u szatana nic z tym nie zrobię. Także słabiutko. Dobra, nie toperku. Ej, bez takich. Ja mam tylko trzy serca tutaj. Co ty? Dobra, kolego, jeszcze ty. No, chodź tu. No, o.
Kurczę, no, nie mam nigdzie serduszek, tam już walka z bossem. No muszę się wrócić tutaj. Naładować sobie. Dobra, rozwalamy to tutaj. I spadamy stąd, chyba że, dobra, w sumie jak już tu jestem. Dobra, stary, ja cię tu zniszczę podstępem. Nie ma co. Widzisz, już cię zwolniłem. Zaraz się ładnie rozdwoisz. No, tak myślałem. Ah! Widzisz? Widzisz i na co ci to było? No. Jej. Aj. Niedobrze. Ale masz od mojej muchy za karę. Chamie. Dobra, rolujemy. O, jeszcze więcej ataków. Mega. Czyli to jest tak, że kurczę, nie da się już przerolować, jak już na pewnym poziomie jesteśmy i wszystko będzie sprowadzało się do tego, że w obrębie kilku przedmiotów cały czas mi będzie gra losować moją postać. No cóż, nie wiedziałem tego, ale można się było takich cudów spodziewać. Niech będzie, jakoś sobie z tym poradzimy. Teraz jeszcze mam najlepsze to, że moje ataki nie robią mi krzywdy, ale... Jej, ależ trudny przeciwnik. Dobra, dało się. Tam jest walka z bossem. Powinienem do niej już iść. Ale cały czas cuduję, cały czas chcę zawalczyć z tymi przeciwnikami. No i to mnie zgubi, bo teraz niestety już nie dostanę nigdzie żadnego serca i będzie to koniec. Chyba że będzie jakiś cud. Cud by się musiał wydarzyć, żeby to się udało, no ale spróbujemy. Poproszę, szatan. Dobra, stary, wstawaj. No wstawaj. Mówię do ciebie. Ciekaw jestem, czy to się uda. Nienawidzę tego szatana, już tyle razy z nim walczyłem. Ile można... A, cholera jasna. No cóż, trzy serca. No jest szansa. Zobaczymy. Dawaj tu, szatanie. Miej litość i staw się do walki. Dobra. Okej, ten atak przetrwałem. Może damy sobie tu bombę. Na, niestety nie. Nie udało się. Ale spoko. Okej. Na, cholera jasna, no. Dobra, jeszcze troszeczkę. I zaraz będzie kolejny etap tej magicznej walki. Dobra, stary. O, cholera. Zapomniałem, że to takie cuda się tu dzieją. Kurczę, jak ja dawno nie walczyłem z tym szatanem, no. Dobra, jeszcze troszeczkę. Okej. No i mamy ostatnią fazę. Dobra, jakoś dam radę. Jedno serce, oby mnie nie zabił. Oby się to udało. Byłoby genialnie. Stary, jeszcze trochę. Ha. Dobra, te durne wijki i... I czy to się uda, czy ja go zabiję? Dobra, jeszcze trochę. I udało się, niesamowite. Ha. Moi drodzy, co prawda nie poszedłem... Ajejejej. W dobrą stronę, nie poszedłem do skrzyni, ale... To było mega. No cóż, pomińmy to. A forget me now. Jej, odblokowany kolejny przedmiot. Chciałem to zrobić trochę inaczej, bo chciałem wejść do skrzyni, byłem o tyle od śmierci. Gdyby nie ten ank, to by się po prostu nie udało i byłoby przerąbane, ale udało się. Bardzo się cieszę, to była niesamowita rozgrywka. Dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że świetnie się bawiliście, tak samo jak ja. Pozdrawiam. Cześć.